Nazywam się Bartosz Weremczuk i jestem absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie. Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą oraz spółkę w branży detektywistycznej. Moja przygoda z firmą zaczęła się tak naprawdę na Akademii Leona Koźmińskiego. Gdyby nie fakt, że skończyłem studia na kierunku zarządzanie, na pewno nie potrafiłbym w taki sposób budować firmy oraz organizować pracę. Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić swoją wiedzę oraz być jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku, postanowiłem rozpocząć kolejne studia, tym razem na kierunku prawo i jak na razie z sukcesem skończyłem pierwszy rok. Akademia Leona Koźmińskiego to chyba jedna z nielicznych uczelni, która w taki sposób prowadzi studenta zarówno w kwestii praktyki, jak i teorii. Niewątpliwie połączenie prawa, zarządzania oraz praktycznego podejścia do studenta jest wielkim, wielkim plusem tej uczelni. Mój pomysł na biznes również zrodził się na Koźmińskim. W trakcie na jednym z wykładów, gdy słyszałem o detektywach, zacząłem zastanawiać się, co właściwie detektywi mogą robić w Polsce. Zacząłem interesować się tematem. Skończyło się to nawet tym, że napisałem pracę magisterską o jakości na rynku usług detektywistycznych. Teraz mam nadzieję, że tą jakość będę pokazywał wszystkim innym konkurentom.